służby zdrowia i NFZ-u, tak byśmy ich nie musieli opłacać. Także tyle. Na sprawę inflacji, de facto można poznać, czy rządzi prawica, czy lewica, po tym, czy jest inflacja, czy deflacja. Jak rządzi lewica, ceny i płacy na górę. Rządzi prawica, to ceny idą na deflację. Przez cały XIX wiek prawie trwała deflacja, a rozwój gospodarczy był bardzo intensywny. Bo często lewica straszy, że jak nie będzie inflacji, to nie będzie rozwoju gospodarczego. Ale w XIX wieku był ogromny rozwój gospodarczy i była cały czas deflacja. Także proszę nas nie straszyć. Okay. Ostatnie pytanie, proszę. Rzućcie panu ten mikrofon. Kupa Młodzieży, studiuje mechatronikę, więc chciałem po prostu sprostować dwie rzeczy. Po pierwsze, Polska jest zbyt dumnym krajem i nie uległo już germanizacji i rusyfikacji, więc nie podda się europeistyce. A po drugie, w sprawie tych krów, co wydaje się trochę śmieszne, krowy mają nawet paszporty i to nie jest naprawdę utrudnienie, bo ponieważ to ułatwia całą klasyfikację i rozwój farmy, tak? Więc to nie jest złe. I teraz mam takie pytanie. Ja nie rozumiem, kto ma paszporty krowy? Tak. Tak, to jest naprawdę bardzo śmieszne i świeżo po narodzinach cielach musi mieć już wyrobiony paszport. A po co jest ważne? Ale czy ma wimociński balzu? No, nie ma. Nie, ale i teraz tak, polscy rolnicy zyskali bardzo dużo ogólnie na Unii Europejskiej i jednak uważam, że na przykład dla rolników jest w tej chwili to bardzo korzystne. Czy naprawdę pan nie widzi żadnych dobrych perspektyw ze strony Unii Europejskiej? Pana. Mamy takie państwa na świecie, które się rozwijają, to będzie Malezja, Korea Południowa, Chiny Ludowe, Stany Zjednoczone, Brazylia, Indie. Wszystkie te państwa łączy jedno, nie należą do Unii Europejskiej. Stany Zjednoczone w XIX wieku rozwijały się, w XVIII, bez Unii Europejskiej. Nie widzę najmniejszego powodu, żeby do czegoś potrzebna była komuś Unia Europejska. Nie wierzę w dobrobyt dzięki biurokracji. Farmer amerykański nie należy do Unii Europejskiej, ale do biednych też nie należy. O ile wiem, farmerzy amerykańscy jakoś koniec z końcem wiążą. Więc to nie potrzebują europejskiej biurokracji. Amerykańscy też nie potrzebują, gdyby jej nie było, a przecież tam jest. O czym mówiłem przed chwilą, to zarabialiby farmerzy amerykańscy jeszcze więcej. Nie widzę powodu, żeby na karku każdego rolnika, robotnika, inżyniera, nauczyciela, wynalazcy, kogo tam w sensie, siedziało trzech urzędników europejskich. Nie ma najmniejszego do tego powodu. Rynek to reguluje bardzo dobrze. Minister rolnictwa nie jest do niczego potrzebny. Z całym swoim aparatem niech idzie do ich krowy, to przynajmniej będzie z niego jakiś pożytek. No nie widzę tych powodów. Może pan mi pokaże jakiś powód, na którego ktoś ma coś tam powiedzieć. Pan, to jest takie złudzenie. Ja akurat nie znam się na rolnictwie. Przepraszam, moje z farmerami i za zwykłe uzupełnienie kwitków dostaje 3 miliona złotych, więc to wcale nie jest takie złe. Ja uważam to za dobry start i jeszcze raz się powtórzę. Polska jest zbyt dumnym krajem, żeby poddać się jeszcze raz czemuś takiemu jak germanizacja certyfikacji. Nie podała się temu, nie podda się teraz. Więc jednak Unia Europejska to jest dobry start, a kto teraz zabroni nam odejść? Tylko pan, że pana zapomina o jednej rzeczy, że jeżeli ktoś panu zapłacił 250 tysięcy, to ten ktoś już nie ma 250 tysięcy, żeby zapłacić za mleko, za chleb, mięso i tak. Na przykład cena nawozu wzrosła o 1000%, więc wszystko się wyrównuje. Ceny nawozów przed wejściem i teraz w trakcie wzrosło o 30%, więc no, wszystko się rozumie. I pan jest tego zadowolony? Niekoniecznie, ale jednak gospodarstwo się rozwinęło. Ja nie rozumiem. Dobry start. Proszę państwa, to jest takie... Państwo zrozumcie, ja może to jest ostatnie pytanie było, to może ja zrobię taki mniej wykład. Znaczy mógłbym jeszcze. Ja teraz robię mini wykład. Otóż przede wszystkim najważniejsza rzecz. Wszystkie branże, bo każdy z Państwa patrzy na siebie, z Państwa może jeszcze nie, ale z ludzi, którzy już
rzeczy produkują, patrz na siebie jako na człowieka pracy. Otóż na przykład działacze kultury mówią tak: chcemy, żeby na kulturę dać jeszcze 1% dochodu narodowego i pan Kaczyński obiecał, że da, a pan Tusk go przebił i po prostu dał. Co prawda oczywiście w najwyższym budżecie pan Tusk już nie będzie uwazy, no ale da. Otóż proszę Państwa, jeżeli ktoś zlikwiduje Ministerstwo Kultury i wszystkie pieniądze, które szły na kulturę, zlikwiduje, o tyle samo określając podatki, to kultura na tym nie straci, tylko zyska. Oczywiście, bo w tej chwili ten człowiek, każdy człowiek, ja na przykład, kupuję ja tu książkę, a to idę do teatru, a to idę do kina, a to może i obraz kupię, albo coś takiego, i ja na to daję jakieś pieniądze. Jeżeli ja w tej chwili daję 100 zł na ministra kultury, z tego to trafia do ministra kultury, z tego 40 zł gdzieś tutaj znika, a 60 idzie do artystów, takich, smakich, robaków. Ale ja nie mam 100 zł, za które mógłbym kupić obraz, pójść do kina i tak dalej. Czyli średnio kultura straciła 40 zł i nie zyskała. Na tym, że jest to ministerstwo, kultura straciła 40 zł, a nie zyskała 100. Jest to złudze. Na samym się każdy. Ty powie, że ludzie wydadzą nie na kulturę, a na żarcie. Ale pan się boi odwrotnie. Pan się boi, że ludzie nie wydadzą na żarcie, tylko wydadzą na kulturę. Otóż nie. Ludzie wydają to, na co chcą i to jest ich sprawa, na co oni wydają. I jeżeli ludzie nie chcą wydawać na omnibusy, no to omnibusy już nie ma i koniec. No. I nic tutaj nie mamy do gadania. Teraz sprawa ostatnia tego wykładu, najważniejsza. I bardzo dobry Państwo sobie z tego dali sprawę. Co Państwu zostało w głowach, bo to jest ostatnia rzecz, się pamięta. Otóż istotą socjalizmu między innymi jest to, że socjalizm traktuje państwa jak ludzi pracy. I Państwo sami się traktujecie. W wyniku trwającej już 100 lat propagandy socjalistycznej człowiek pytany, kim pan jest, nie powie fletelistą, podróżnikiem, tylko powie inżynierem, referentem w Wydziale Zdrowia i tak dalej. On się widzi jako człowieka pracy. Otóż w normalnym społeczeństwie w ogóle nie wolno było pytać człowieka, gdzie pracuje w towarzystwie i ile zarabia. Dżentelmen o pieniądzach nie mówi, dżentelmen pieniądze ma. I praca jest po to, żeby te pieniądze mieć oczywiście, natomiast o tym się nie mówi. Każdy siebie widział, celem życia człowieka było rodzina, podróże, dziwki, krawkarzy, wódka. Różni ludzie mieli różne cele, ale to jest ich cel. Praca jest tylko smutną koniecznością, żeby mieć te pieniądze. Jeżeli oczywiście lubi swoją pracę, to jeszcze lepiej, to znakomicie, prawda? To świetnie, ale powtarzam, nie każdy człowiek kocha swoją pracę, nie musi. Natomiast socjaliści traktują człowieka jako homo faber, nie jako homo ludens, tylko jako homo faber, człowiek pracy. I każdy w towarzystwie mówi, ja jestem inżynier, zaczynają mówić, ile ty zarabiasz, co robisz, mają interesy w towarzystwie. Co kiedyś było surowo zakazane. W towarzystwie nie wolno było mówić o pracy. Bo wtedy ludzie się widzieli jako homo ludens. Mówili o sztuce, o dziwkach, o różnych rzeczach, ale nie mówili o pracy. I wyzwólmy się wreszcie z tej socjalistycznej ideologii, że my sami się widzimy jako ludzie pracy. Musimy myśleć o tym, bo jeżeli myślimy jako ludzie pracy, to my się domagamy, ja jako szef, domagam się, żeby buty były jak najdroższe. Ja tego mam procent, nie? Stora się domaga, żeby stoły były jak najdroższe, bo... Natomiast jeżeli tworzymy związek zawodowy, nie kolejarzy, tylko jeżdżących koleją, ten potężny, liczący 38 milionów członków związków zawodowych, by się domagał, żeby kolejarze zarabiali jak najmniej oczywiście, prawda? Żeby koleje były jak najtańsze. I potężny związek zawodowy nosicieli butów by żądał, żeby szefcy zarabiali jak najmniej. I ludzie pracy zaczęli, o czym mówiłem, zarabiać mniej wcale. Ale towary by taniały jeszcze szybciej. Dlatego w Ameryce robotnicy pierwsi jeździli samochodami, bo tam był ogromny wyzysk człowieka pracy. I samochody były tanie w tym budżecie. Wyzysk człowieka pracy jest słuszny. Człowiek pracy ma być wyzyskiwany po to, żeby człowiek po pracy się ten sam człowiek. Tylko on zrzuca kombinezon, wkłada ancuch, prawda, i
On teraz żyje z tanich i dobrych towarów robionych przez wyzyskiwanych ludzi pracy. Konsument. Konsument ma zrobić, tak. Nie człowiek pracy, tylko konsument ma zrobić. Celem gospodarki jest konsumpcja, a nie produkcja. Produkujemy tylko po to, żeby konsumować, a nie po to, żeby produkować, produkować i produkować. Celem jest konsumpcja. Ten kraj jest lepszy, kto więcej importuje, a nie ten, kto więcej eksportuje. Eksportujemy nie po to, żeby eksportować, tylko po to, żeby za wyeksportowane pieniądze, towary, wziąć pieniądze, pieniądze coś kupić. Celem jest import. Eksport jest tylko koniecznością. Socjaliści stawiają wóz przed kolei. Oni nie rozumieją, że celem oczywiście jest import. Eksport jest tylko środkiem na zdobycie pieniędzy na import. To trzeba zrozumieć, bo to takie paradoksy. To socjaliści mówią zawsze, że a to już Bastia mówi ile, 150 lat temu, tak? Bastia pisał. Jeżeli ja wyeksportuję coś tam do Ameryki, z Francji, to bilans i ten, i za 100 tysięcy franków. Sprzedam to Ameryce za 200 tysięcy, teraz 200 tysięcy coś kupię, i wtedy do Francji, i sprzedam za 300. To bilans handlowy Francji jest jaki? Ujemny. Wywiozę za 100 tysięcy, to za 300. Tragedia. Natomiast jeżeli wywiozę za 100 tysięcy, kupię za 200, to mi utonie, to bilans handlowy Francji jest dodatny. 13 tysięcy. Socjaliści są idioci. Oni po prostu wszystko stawiają do góry nogami. Celem jest oczywiście konsumpcja, a nie produkcja. Celem jest eksport, a nie import. To jest cel, a tam to jest tylko środek. Nie mylmy celu z środkiem. Oczywiście dobrze jest eksportować, żeby pieniądze się kupić, prawda? To jest jasne. To jest proste. Ale gospodarka jest nie po to, żeby tworzyć miejsca pracy, tylko przeciwnie. Celem gospodarki jest likwidacja miejsc pracy. Jeżeli coś robi trzech ludzi, a ja potrafię zrobić, żeby zrobiło do dwóch, to jest to korzystne. Straciliśmy miejsce pracy, ale towar tanieje. Skoro towar tanieje, to ja, który kupuję ten towar, mam więcej pieniędzy i chcę coś nowego kupić, ja mówię, jak? No, ktoś musi coś produkować i zatrudnić tego trzeciego złożenia tego, żeby to coś produkował. Nie? Bo skąd na przykład powstały samochody, czy koleje? No bo były omnibusy. Były omnibusy, prawda, tam byli Sagreci, Forysie, Kołodzieje, Lakiernicy, Karetnicy, no cała grupa zawodów sobie użyła z omnibusów, dyliżansów, karet i tak dalej. I tak dalej. I teraz one zaczęły bankrutować. Ale przecież ci ludzie nie zginęli z głodu, tylko poszli pracować w fabrykach, które robiły wagony kolejowe i szyny. Prawda? Skąd by się wzięli ci ludzie do robienia wagonów, szyn i tak dalej, gdyby przedtem nie wrócono z pracy przy omnibusie. No skąd oni by się wzięli? Urodziliby się? No nie. To jest normalne. Redukujemy ilość ludzi w pracy i dzięki temu powstaje nadwyżka siły roboczej, dzięki temu ktoś ma więcej pieniędzy, coś nowego kupić, no i właśnie tam siedzą kapitaliści, głowy się sobie sprzedać i zatrudniają takich wrzuconych z pracy, żeby to coś wyprodukowali. To jest normalna gospodarka. Celem jest redukcja miejsc pracy, a nie tworzenie miejsc pracy. Socjaliści po prostu wariują. Tworzenie miejsc pracy kosztuje ich tak, że oni tworzą miejsce pracy, ale na to zużywają 10 milionów złotych, które muszą wziąć z gospodarki. Tak? Teraz patrzcie. Jest w gospodarce sporo firm. To jest normalny rozkład Gaussa, nie? To są firmy średnie, to są bardzo dobre firmy, to są słabe firmy. Te zadania bardzo dobre, te średnie, te ledwo przed. Jeżeli tworzymy nowe miejsce pracy, które kosztuje 10 milionów, to my nakładamy podatek na te firmy, tak? I które z nich, te na końcu, które ledwo jedzą przędą, od tego podatku bankrutują i zwolnią dwóch pracowników. Ogólnie, jeżeli stworzymy jedno miejsce pracy, nie dwa miejsca pracy, to gdzieś trzech ludzi straci pracę w Polsce. Nie gdzie. Tylko tworzymy te dwa miejsca pracy, tworzymy w Suwałkach, przyjeżdża telewizja i pokazuje dwa miejsca pracy. A to, że gdzieś pod Żywcem, w Żaganiu, czy pod Szczecinem, w trzech firmach trzech ludzi straciło miejsca pracy, to tego nie pokazują i nie łączą tego faktu z tym, że stworzyliśmy dwa miejsca pracy dla tych ludzi. Takie są skutki tworzenia miejsc pracy przez państwo. Do tego jest rynek, żeby to robił, a nie państwo. Musimy dbać o konsumenta, a człowiek pracy przed radę, spokojnie. Pamiętajmy, że konsument to jest ten sam człowiek pracy, tylko po pracy. Sytuacja jest taka, że ja tu jestem człowiek pracy, prawda? Mam tutaj w ręku klucz francuski, ja rozgrajam dwóch ludzi, jeden to ja w piżamie, a drugi to ja w garniturze, prawda? Jadę do tej pracy, tych dwóch ludzi tępię. Bo ja przeciekam pracę tylko przez 8 godzin, przez 16 jestem przeciekiem konsumpcji. Na wakacjach jestem przeciekiem konsumpcji. Do wydełu, którego w ogóle jestem przeciekiem konsumpcji. Na emeryturze
cholery jasnej ta jedna siódma człowieka, czyli człowiek klasy ma rządzić. Jeżeli w państwie, to już ostatnie zdanie, rządzą ludzie pracy, to towary stają się z roku na rok coraz gorsze i droższe. Bo celem człowieka pracy jest zrobić byle coś, co jest możliwie drogie. A jeżeli rządzą konsumenci, to towary stają się coraz lepsze i tańsze. W Polsce istnieje komisja trójstronna, zupełnie inna niż ta, o którą pan pytał. W skład tej komisji wchodzi kto? Przedstawiciele rządu, czyli bandy złodziei. Przedstawiciele pracodawców, czyli ludzi pracy, są ludzie pracy. I robotników, czyli ludzie pracy. A gdzie konsumenci? No. I dlatego trzeba tę komisję trójstronną oczywiście rozgodzić i puścić, żeby wolny rynek decydował o tym, a nie urzędnicy. Dziękuję Państwu za uwagę.